Związek Rolników i Organizacji Społecznych, korzystając ze wsparcia samorządu województwa w ramach promocji dziedzictwa kulinarnego Opolskie ze smakiem, zorganizował 3-dniową podróż studyjną po województwie opolskim. W ramach podróży Opolskie Dziedzictwo Kulinarne w promocji smaków regionu kilkudziesięcioosobowa grupa gospodyń odwiedziła producentów żywności tradycyjnej na Opolszczyźnie. I rzeczywiście była to niezwykle ciekawa i pouczająca wyprawa po regionie szlakiem kulinarnego dziedzictwa. Wyjazd studyjny był realizowany w ramach otwartego konkursu Dziedzictwa Kulinarnego Opolskiego Smaki Regionu. Wyjazd miał na celu przez 3 dni dotrzeć do wszystkich producentów, do osób, które swoje produkty, czyli te, które mają tradycje w tym regionie, a szczególnie w naszym województwie, zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Podstawową rzeczą to uzyskanie osobistego kontaktu z producentami, posmakowanie tych produktów, zobaczyć, jak są wytwarzane, a przede wszystkim w zupełnie innej atmosferze niż na konkursach, na jakichś targach, wystawach, bo zgraliśmy smak tych potraw z osobami, które je wypromowały, oraz tym miejscem lokalnym. Podróż rozpoczęła się od spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spurok. Tam na opolskie gospodynie czekały polewka, zupa z maślanki na naturalnym zakwasie, chleb pszenno-żytni i ser domowy smażony z kminkiem, produkt tradycyjnie przez firmę rodziny Anderwald. Przeprowadzają się do Kolonowskiego, właśnie sami wielkich. Niestety nam było dobrze po drodze, że oni byli w Spuroku, oni właśnie rozpoczęli całą działalność na Spuroku. Przede wszystkim również pokazaliśmy naszym członkom z naszych organizacji, ale również zrekrutowaliśmy stowarzyszenia, z którymi w ostatnim okresie dość mocno współpracujemy, że województwo jest nie tylko wielokulturowe, województwo jest też bardzo atrakcyjne, ponieważ sama geografia, środowisko, krajobraz powoduje, że każda część tego województwa ma bardzo ładne i niepowtarzalne swoje widoki, swoją atmosferę, a przede wszystkim rzecz najważniejsza. Styknęliśmy ludzi o wielkiej empatii, o wielkiej pasji, zarówno moi uczestnicy tego wyjazdu, jak i osoby, które nas przyjęły. Myślę, że ten wyjazd, to właśnie ten osobisty kontakt będzie owocował, że te gdzieś tam jeszcze ukryte w przepisach starych, w głowach naszych babci, matek, przepisy wrócą z powrotem. I tak się rozbudowujemy. Jak pojedziemy z Państwa jeszcze budujemy taką teraz winiarnię, bo winnica to jest tutaj, gdzie jesteśmy na polu, a winiarnia to jest to, co jest piwnica. Opolszczyzna to także kilkanaście winnic, które zajmują się produkcją tradycyjną tego trunku. To powrót do najlepszych smaków i starych odmian winorośli. Przekonać się o tym można było w czasie przejażdżki do winnicy i prezentacji Marcina Ćwielonga, winiarza z Balcarzowic, w wytwórni win Ćwieląg Olszewski. Pierwszy dzień zakończył się na słodko w pasiece Gucio w Niezdrowicach, gdzie o miodzie nasi młodzi pszczelarze, wielokrotnie nagradzani w konkursach i zdobywcy Perły Kulinarnej 2021, podzielili się tajemnicami z życia pszczół i produkcji miodu. Jak wyglądają plastry, jak wyglądają schematy do budowania, bo pszczoła buduje na podstawie schematu. Jakbyśmy nie dawali jej schematu, to też by budowała, ale bardzo krzywo i tak te haksogeny nie byłyby proste. A tak to buduje je bardzo dokładnie. Drugi dzień podróży to poznawanie produktów tradycyjnych wpisanych na listę ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Kulinarnych sukcesów Elżbiety i Alojzego Ketzler we wsi Cisek. Zaprezentowali gospodyniom swoje niezwykłe masło czyszeckie, zupę wodziankę oraz historię i tradycje swojej wsi. Kiedyś należała w średniowieczu do zakonu Joannitów. Było to od 1238 roku, czyli jest, tu jest ta płaskorzeźba, która jest, ona pokazuje nadanie joannitów z Grobnik i z Makowa wsi Cisek.
Także we wsi Przewóz Krystyna Hędzler z gospodarstwa agroturystycznego Rancho w Dolinie Odry miała się czym pochwalić. W tej zagrodzie gospodynie poznawały receptury przyrządzania potraw i mogły posmakować potraw tradycyjnych z listy ministra i nagradzanych perłą kulinarną, ścierki opolskiej, zupy germuszki i anyszków. W drodze do wsi Pilszcz grupa odwiedziła lodziarnię pod Kasztanem w Baborowie i poznała smaki tradycyjnych lodów rzemieślniczych, przygotowywanych jak dawniej, które rzeczywiście smakują jak dawniej. Podkreśliły to niektóre uczestniczki podróży, że przypominają im smak lodów z dzieciństwa. Tymczasem w Pilszczu liderka odnowy wsi Danuta Rudnicka zapoznała gospodynię z działaniami spółdzielni socjalnej Pilszczanka i jej kulinarnymi produktami, a smak tradycji uczestnicy podróży mogli poznać kosztując gulaszu sobieskiego. Plus inne rzeczy związane ze sprzątaniem, ale to się modyfikowało, to 4 lata można by powiedzieć trwało i tak naprawdę na chwilę obecną przygotowujemy posiłki przez jedną. To było widać, że tak biednie jest bardzo. Przekroczyliśmy granicę tej następnej gminy jakby w innym świecie. Trzeci dzień podróży to poznawanie w gospodarstwie agroturystycznym Zacisze Antoszka w Walcach smaków regionu potraw przygotowywanych i prezentowanych przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich. Można było skosztować różnych potraw śląskich tradycyjnych i tych produkowanych dla agroturystycznych gości w gospodarstwie w Walcach. Na pewno interesujące było także spotkanie w Obrowcu w gospodarstwie agroturystycznym Stary Młyn. Tam gospodynie poznawały i smakowały kompot z kwity oraz produkowane sery z własnej hodowli. A do tego można było spróbować i poznać smak chleba gogolińskiego z dżemami wytwarzanymi tradycyjnie przez Irenę Jasińską z firmy Delicious Home Made. Dokładnie tak. Już mogę teraz mówić? Możesz mówić. Więc najczęściej, aczkolwiek nie zawsze, produkty biorę dokładnie tak, jak mówi Danusia z sadu sąsiada. Wyszło na to, że wydawałoby się, że produkty proste, nieprzetworzone tak mocno, mogą być nieciekawe, ale niestety wszystkie osoby, które z nami były, smakowały wszędzie, gdzie żeśmy byli. Nawet korzystały z takiej formy nawet śniadania tradycyjnego czy innego poczęstunku i wyżywienia, że te smaki są nie tylko smakami, ale bardzo pozytywnie wpływają na osobę. Nikt przez 3 dni biegania, siedzenia nie zachorował, wszyscy byli pełni energii. Może i też ta energia wynikała z tego, że zarówno osoby, które nas przyjmowały, posiadają wielką energię i nas zarażały, a jednocześnie my, jako uczestnicy, zaraziliśmy ich. Oprócz wizyty, rozmów, były też i wspólne śpiewy. Te opolskie dziołchy, wielkie paradnice, kazały se poszyć czerwone spódnice. Szalala, 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 lala. Trzeba przyznać, że była to świetnie zorganizowana kulinarna podróż szlakiem niezwykłych smaków regionu. Na pewno na długo zostanie w pamięci gospodyń, które nie ukrywały, że wiele poznanych przepisów wypróbują w swoich gospodarstwach. I co ważne, podkreśliły to w czasie podsumowania wyprawy w gościńcu pod Złotym Rogiem w Olszowej, w czasie spożywania śląskiego obiadu, rosołu i rolady z kluskami śląskimi i modrą kapustą i krótkiego spaceru po Muzeum Miniatur Sakralnych. I co ciekawe, była to także udana i skuteczna promocja smaków opolszczyzny.